Pierwszy zlot fanów Ewy Farnej odbył się w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Jak się okazuje, był to strzał w dziesiątkę. Zadowolona była nie tylko piosenkarka, ale przede wszystkim fani. Cieszyn wydaje się być idealnym miastem na właśnie połączenie tej mojej, powiedzmy, polskiej i czeskiej przygody z muzyką na obu rynkach. I tu właśnie wszystko się zaczęło. Tutaj ja chodziłam do szkoły, tutaj z tego terenu pochodzę, więc po prostu czułam taki obowiązek coś dać z powrotem temu regionowi. I dlatego zdecydowałam się ze Złotoryi, gdzie organizował to szef mojego fanklubu wtedy takie właśnie spotkanie, po prostu po 6-7 latach coś zmienić i przenieść ten festiwal tutaj. Podziękować ludziom, którzy tutaj ze mną byli na początku. Fani mogli nie tylko spotkać się z Ewą i uczestniczyć w koncertach, które odbyły się w Teatrze Adama Mickiewicza, ale również spróbować swoich sił w grze miejskiej, zobaczyć wystawę Nagród Ewy oraz dokument Ewa Farna skazana na busa. Jeździcie na koncerty Ewki? Tak, jeździmy. Od bardzo dawna. Najdłużej koleżanka, 8 lat jeździsz? Kasia, tak, 8. No chyba tak, ale to z Wiczką mniej więcej podobnie. Gdzie się poznałyście, poznaliście? Pod barierkami na koncercie się poznaliśmy. Tak. To najbardziej właśnie na zlocie fanów, tylko jak jeszcze był w Złotoryi 3 lata temu? No chyba tak. Tak, i od tego momentu się tak zaczęliśmy przyjaźnić mega. Tak. No właśnie, w Złotoryi, a teraz jest w Cieszynie i jak oceniacie? Tak, obawiałyśmy się tego trochę, bo jednak Złotoryja się przywiązałyśmy tyle lat, ale mega nam się podoba i zadowolone jesteśmy. Każdy jest z innego miasta, ale zawsze się staramy zgrać tak, żeby być na koncercie. Jak oceniacie w ogóle ten zlot fanów Ewy w Cieszynie, bo po raz pierwszy tutaj w Cieszynie? Jest wyjątkowo, ponieważ to miasto jest też związane z Ewą, więc po prostu bardzo się cieszymy, że możemy poznać to z takiej innej strony, że jej miejsce, to gdzie się wychowała, to jest cudowne po prostu dla nas. Aha. No i też macie swoją flagę, tak? Zawsze z wami? Tak, mamy 3 flagi. Pierwsza powstała w 2000, pomóżcie mi, 14. Potem po roku stworzyliśmy kolejną już z podpisami i tak co roku staramy się tworzyć nową flagę, żeby było coś nowego. Tu akurat mamy twój osobisty poradnik dla początkujących, dlatego że kiedyś zapomniała tekstu, bo tak się zdarza, to podpowiedzieliśmy i powiedziała, że jesteśmy jej osobistym poradnikiem dla początkujących. Jakiś ulubiony wasz kawałek? Macie ulubiony, czy po prostu wszystkie wam się podobają? Większość, ale też bumerang na ostrzu. Też lubimy to takie wolniejsze, więc wszystko nam się podoba. No skoro jesteśmy fanami, to wszystko. No właśnie, to wypada powiedzieć, że wszystko. Nie? Tak jest, dosłownie. Czyli jak będzie gdzieś kolejny koncert, to rozumiem, za Ewą. Tak jest, tak jest. Byliśmy w Pradze na 10-leciu, potem byliśmy na 10-leciu w Lubinie, więc staramy się być wszędzie. 3 dni z Ewą Farną można zaliczyć do udanych. Fani czekają z niecierpliwością na kolejne spotkania z piosenkarką i zlot, który być może za rok znów odbędzie się w Cieszynie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.